Gmina Kozienice otrzymała 65 tysięcy dofinansowania z programu ministra rodziny i polityki społecznej od zależności ku samodzielności, integracja i innowacyjność na realizację projektu online i nie tylko. Nasz wniosek znalazł się na liście 42 wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane do finansowania. Warto podkreślić, że w województwie mazowieckim tylko dwa wnioski otrzymają dofinansowanie, w tym wniosek gminy Kozienice. Grupą docelową tego projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawni intelektualnie oraz członkowie ich rodzin. Będzie to około 40 osób, głównie uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej. I warsztat też będzie realizatorem tego projektu. Uczestnicy nauczą się m.in. wykorzystania internetu do pełniejszego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Pandemia wymusiła ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Dlatego też chcemy umożliwić osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie utrzymywanie tych kontaktów, tych więzi ze swoimi kolegami czy też znajomymi i pokazać im, że mogą w pełni korzystać ze smartfona i zasobów sieci. Ponieważ okazuje się, że wiele z tych osób jednak nie potrafi tego robić. Całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi ponad 81 tysięcy złotych. Oprócz pozyskanego dofinansowania na kwotę tę składa się też wkład własny gminy.